Annuncio bobis gaudium, abemus, papam. Pojednanie z Bogiem i braćmi. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 29 lutego 1984 roku. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W ubiegłą środę, podczas wspólnej modlitwy, zastanawialiśmy się nad znaczeniem i wartością rozpatrywanymi również w kategoriach ludzkich przebaczenia, którego kościół udziela za pośrednictwem szafarza sakramentu pokuty. Chciałbym dzisiaj, a także w najbliższych tygodniach, kontynuować rozważania nad tym, do czego jesteśmy wezwani, gdy przystępujemy do sakramentu przebaczenia. Chodzi o bardzo proste czynności, o słowa bardzo zwyczajne, które jednak kryją całe bogactwo obecności Boga i domagają się tego, abyśmy pozwolili kształtować siebie według pedagogii Chrystusa, kontynuowanej przez macierzyńską mądrość Kościoła. Jakie przekonania i uczucia winniśmy żywić w duszy, my, ludzie wierzący, kiedy odrywamy się od naszego domu, od naszego codziennego życia, aby otrzymać miłosierdzie Pana, który w sakramencie pojednania uwalnia nas od win. W pierwszym rzędzie musimy mieć pewność, że już przez to dajemy naszą odpowiedź. Komuś, kto patrzy powierzchownie, stwierdzenie to może się wydać dziwne. Nasuwa się pytanie, czy to nie my i tylko my odczuwamy ciężar win i wypaczeń naszego życia, zdajemy sobie sprawę z obrazy wyrządzonej miłości Bożej, a zatem dokonujemy wyboru, który otwiera nas na miłosierdzie? Nasza wolność jest wymogiem zupełnie oczywistym. Bóg nie narzuca swego przebaczenia temu, kto nie chce go przyjąć. A jednak wolność ta posiada głębsze i wyższe cele niż te, które zdolne jest pojąć nasze sumienie. Bóg, który w Chrystusie jest żywym i najwyższym miłosierdziem, uczynił to wcześniej od nas. Zanim my poprosiliśmy o pojednanie, czeka na nas. Nie moglibyśmy otrząsnąć się z naszych grzechów, gdyby Bóg już wcześniej nie udzielił nam swego przebaczenia. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, stwierdza święty Paweł. Więcej, nie zdecydowalibyśmy otworzyć się na przebaczenie, gdyby Bóg poprzez ducha, którym obdarzył nas Chrystus, już wcześniej nie rozpoczął w nas, grzesznikach, przemiany życia, jaką właśnie stanowi pragnienie i wola nawrócenia. Prosimy, pojednajcie się z Bogiem, dodaje święty Paweł. Pozornie to my stawiamy pierwsze kroki, lecz w rzeczywistości u początków przemiany naszego życia znajduje się Pan, który nas oświeca i pobudza. Za idziemy, według Jego zamierzeń postępujemy. Nasze serca winna przepełniać wdzięczność, zanim jeszcze zostaniemy uwolnieni od win poprzez rozgrzeszenie Kościoła. Jeszcze jedna pewność musi nas ożywiać, gdy zbliżamy się do sakramentu pokuty. Przebaczenie, które jest nam ofiarowywane, nie ogranicza się do zapomnienia o przeszłości, przesłaniając ją niejako nietrwałą zasłoną, która skłania nas. Ku radykalnej przemianie umysłu, serca i postępowania tak, abyśmy przez Chrystusa stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg jest istotnie Najlepszym, ale też Najbardziej Wymagającym Przyjacielem. Kiedy Go spotkamy, nie możemy już żyć w taki sposób, jakbyśmy Go nie spotkali. On żąda, aby iść za Nim, nie tymi drogami, które obraliśmy sami ale tymi, które On nam wytyczył. Dajemy Mu skrawek naszego istnienia, a potem coraz wyraźniej spostrzegamy, że żąda od nas wszystkiego. Religia, która niesie tylko pocieszenie, jest mitem. Tak widzi ją jedynie ten, kto nie doświadczył jeszcze komunii z Bogiem. Owa komunia niesie z sobą nagrodę, ale także zawiera w sobie stałe zobowiązanie do nawrócenia. Pan Jezus wymaga od nas w sposób szczególny. I jest to trzeci aspekt dotyczący przystępowania do sakramentu pojednania: Abyśmy byli gotowi przebaczyć braciom, skoro sami pragniemy otrzymać Jego przebaczenie. Istniejący w niektórych tradycjach chrześcijańskich zwyczaj przekazywania sobie przez wiernych znaku pokoju przed przystąpieniem do sakramentu Bożego Miłosierdzia, wyraża w jednym geście ewangeliczny imperatyw. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy wam wszystkich przewinień. To podkreślenie nabiera całej swej doniosłości. Jeśli się pamięta, że grzech, nawet najskrytszy i najbardziej osobisty, jest zawsze raną zadaną Kościołowi, że odpuszczenie przez Boga grzechów, choć jest w sposób szczególny i wyłączny aktem szafarza sakramentu pokuty kapłana, dokonuje się zawsze w kontekście wspólnoty, która pomaga, wspiera i na powrót przyjmuje grzesznika w duchu modlitwy, zjednoczenia w cierpieniach Chrystusa i braterstwa, które wypływa ze śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Przyjmijmy więc najmilsi bracia i siostry. Wezwanie Pawła Apostoła w taki sposób, jak gdyby to sam Bóg nawoływał nas za jego pośrednictwem. Pojednajmy się z Bogiem. Pater nosster,